scar. How did I survive? Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Grzegorz Szulakowski po swoim panelu przed galą Prime Show MMA 5. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od razu chciałem powiedzieć, że jakoś drażni to, że mam czapkę na bok włożoną, no to po prostu nie mój interes, tak zawsze nosiłem, tak lubię i tak zostaje. A ty spotkałeś się z takimi komentarzami? No, często. I gdzieś tam widziałem parę kiedyś komentarzy w tym stylu, ubierz tą czapkę normalnie, dlatego chciałem od razu tutaj napomnieć, że po prostu zawsze tak noszę i wiem, że niektórym osobom się to nie podoba, no i tyle. A czerwona czapka przypadkowo, czy dlatego, że byłeś kiedyś popularny z tych czerwonych włosów i chciałeś taki akcent tutaj dodać? Lubię bulsów, lubię czerwony kolor, zawsze mam bity ryj. Przy walkach zawsze jest czerwono, mam nadzieję, że w tą sobotę będzie inaczej. No widziałem, że Meduza też na czerwono, chyba jakieś wspólne czerwone barwy przywzięliście. Nawet nie wiedziałem, że to będzie, o widzisz. Miła niespodzianka. Aha, a myślałem, że specjalnie przychodzicie wspierać przed pojedynkiem. Nie. Znaczy może wspierać, ale nie wiedziałem, że to będzie. A rozumiem, że ty wspierać Meduzę będziesz na najbliższej gali Fame? Jak najbardziej. Zaskoczony byłeś, że Meduza wziął walkę w tak ciekawym, tak nieszablonowym, w tak nieszablonowej walce, bo mianowicie Meduza, z tego co wiem, nie będzie mógł uderzać, będzie miał jedynie brazylijskie jiu-jitsu. Wiesz co, to nie jest ważne. Ja ci mogę, kurde, powiedzieć, że to będzie pierwsza runda na korzyść Meduzy, nie? On ma takie coś w sobie, że jak ruszy, to dopiero przestaje, jak już skończy. Dosłownie, nie? On taki ma charakter po prostu. Mało jest takich zawodników, którzy po prostu idą jakby po swoje, konsekwentnie. No ale taki jak się ruszy, to już ciężko go zatrzymać po prostu, nie? I podejrzewam, że szybko go złapie, obali i tam już skończy temat. Ale mieliście okazję w jakiś sposób przygotowywać się do swoich pojedynków, czy raczej Meduza już w Warszawie? Nie, Meduzka w Warszawie, no wiadomo, ma tam dobry klub, dobrego trenera w postaci trenera Szyszki. Uważam, że jest to jeden z najlepszych trenerów w Polsce, dobry strateg, jest w dobrych rękach. No wiadomo, mieszka tam, ma tam też dobrych partnerów, no ciężko by było tutaj tak dojeżdżać, przede wszystkim, że ma tam swoich kilka takich ważniejszych spraw, których no nie może jakby opuszczać, tak to by musiał przyjechać na 2 miesiące mocno trenować, aczkolwiek no tam sobie myślę bardzo dobrze radzi, jest pod dobrą opieką, no i jest dobrze. A ciężko się przygotować zawodnikowi do walki, mówię tutaj o tobie, kiedy jest klub na głowie i oczywiście rola trenera? Wiesz co, ja miałem tak, że wszystkie moje treningi indywidualne, personalne, grupowe odstawiłem. Skupiałem się typowo tylko i wyłącznie na sobie. Wyjazdy, sparingi, obozy, wyjazdy po górach, bieg. No kurde, no wszystko, co miało być realizowane w przygotowaniach, zostało zrealizowane. Jak szedłem biegać, to nie po to, żeby przebiec, a z każdym kolejnym biegiem, jak zaczynałem biegać w tych przygotowaniach i miałem tam jakiś rekord sobie wrzuciłem, to jak szedłem po raz drugi biegać, bo biegałem 2 razy w tygodniu, plus do tego jakiś basen, wiadomo, i sparingi, to szedłem po to, żeby pobić mój poprzedni rekord zbiegania i za każdym razem mi się to udawało do ostatniego biegu, więc spoko, jest dobrze, nie? Bardzo mocno przepracowany okres przygotowawczy. Jestem naprawdę dobrze zmotywowany, dobrze przygotowany, aczkolwiek no nie oceniać moją formę, oceni to tak naprawdę klatka już w sobotę, bo ja sobie mogę pierdolić, że forma zajebista, wiesz o co chodzi, a wyjdę, dostanę kurwa w papę i padnę. Nie, formę się sprawdzi w sobotę. Najcięższy Grzegorz Szulakowski, jaki wejdzie kiedykolwiek do klatki? Tak. No jesteś taki dobity. Najcięższy, 86 kg, nie chcę więcej ważyć. Nawet Trypson chyba waży 97, z tego co mówi około. Nie chcę ważyć więcej, nawet kilo sobie jeszcze z tej wody zbiję, żeby po prostu być takim kurde rzeźkim. I co? Jestem naprawdę bardzo dobrze nastawiony psychicznie, bo ja na przykład po walce z Gamrotem, to moje te walki, które przegrałem, to tak naprawdę psychicznie byłem do tego nastawiony. Im bliżej walki, tym bardziej miałem jakieś takie jakieś strachy w głowie. I najlepiej było, jakby tą walkę cały czas po prostu odsuwać w dalszy termin, a teraz no, nie mam tego, nie? Jestem naprawdę głodny tej walki, jestem mocno przepracowałem ten okres, w głowie mam tak jak
przed walką z Gamrotem. Jestem nastawiony na wygrywanie. Nieważne, kogo by mi tutaj dali, ale to jest też zasługa afirmacji, to jest zasługa treningów, to jest zasługa wyrzeczeń, to jest, kurde, naprawdę zasługa medytacji. Mam, myślę, taką głowę, jaką powinienem mieć do walki i po prostu nie boję się tej walki. Ani żadnej innej. Jakby teraz był inny przeciwnik, również bym się nie bał. Ale to, co widać na pierwszy rzut oka, to duża dysproporcja. Trybson jest na pewno od ciebie cięższy, prawdopodobnie będzie silniejszy w takiej bezpośredniej... No. On mówi, że jest silniejszy, aczkolwiek no ja też z samymi koniami robię i mówię, że jestem, kurwa, bardzo silny, mega. I ja pokażę mu tą siłę już w sobotę, jaki on jest silny, jaki ja jestem silny. Pokażę mu tą siłę w sobotę. Właśnie zastanawiam się, bo bukmacherzy stawiają ciebie jako totalnego faworyta, chyba jednego z największych faworytów na tej karcie. I czy zawodowy sport jest aż tak duża różnica między zawodowcami, że nawet osoba cięższa, większa, no po prostu według bukmacherów nie ma kompletnie szans z zawodowcem? Na solówkach się napierdalałem, kurwa, po lasach, gdzie było po 200 osób, oglądało te solówki. Naprawdę, kiedyś miałem takie solówki, że na ustawki po lasach i biłem się, kurwa, naprawdę z dużymi koniami, więc no, nie robi to na mnie wrażenia. Nawet myślałem, że jest większy, no dzisiaj tak go zobaczyłem, no to wizualnie no, to nie zrobił dla mnie żadnego wrażenia. Mam nadzieję, że to samo będzie w sobotę po walce. No i tyle, nie? Czy ustawki po lasach nie kolidowały z twoim zawodowym MMA? To było bardzo dawno temu, nie? To było bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze jak nie trenowałem zawodowo, ale no, ludzie w namysłowie wiedzą, że kiedyś naprawdę, kurde, było trochę tych solówek, ale na szczęście na mojej drodze jakby no, pojawił się sport i kurde, jakby nie sport, no, to mogło być teraz naprawdę różnie. Jakieś ulubione wspomnienie z tych akcji w lesie? Wiesz co, no nie mogę tu mówić, bo znam się na przykład na dzień dzisiejszy co z niektórymi i nie chciałbym mieć tutaj... Ale coś takiego ciekawego, co nie szkodzi, nikomu nie zrobi... Takich mocnych szkodzi. Kilka solówek, kurde, miałem takich mocnych, z dużymi koniami z sześć, no i wszystkich najebałem. I to ci przyrzekam ci, kurwa, na wszystko, nie? Ogólnie to praktycznie wszystkie jeba swoje solówki. Raz przegrałem, czy dwa, jak jeszcze byłem młodszy. No i tyle, no taki, nie ma co się, wiesz, no nie ma co się chwalić tutaj, no po prostu było, minęło młodzieńcze lata, każdy się napierdalał tak naprawdę, może nie w takim jakby, na takim rozgłosie, że po prostu na tych solówkach to było po 200 osób w lesie, nie, wiesz, ale no każdy był młody, każdy się napierdalał i tyle, no ale człowiek z tego wyrasta, niektórzy idą nie w tą stronę, co trzeba, ja na szczęście poszedłem w tą stronę, którą poprowadził mnie tak naprawdę sport, no i jestem z tego bardzo, bardzo się z tego cieszę. Nie żałujesz, że trochę za wcześnie uciekłeś z tego wyścigu w zawodowym, tym takim topowym MMA, bo w zasadzie, jeżeli patrzysz na twoje walki w KSW, to przegrywałeś z gośćmi, którzy albo są na samym łańcuchu, na górze łańcucha pokarmowego w UFC, albo choćby z Marianem Ziółkowskim, który jest no, jednym z najlepszych zawodników KSW. Tak. Pokaż mi zawodnika, który, kurwa, prowadzi klub od w kurwę lat, jeszcze przed, kurwa, KSW, który trenował po piwnicach, kurwa, na materacach, kurwa, od tapicera, dziedzica, pozdrawiam serdecznie, w wieży ciśnie, przy minus 20 stopniach, kurwa, sam, bez trenera, który zdobył, kurwa, pas TFL-a, który napierdalał, który wygrał walkę na FEN 1 z Grudniewskim, który dostał się do KSW i walczył o pas. Jestem chyba tylko jedynym takim zawodnikiem, który, kurwa, ryje, kurwa, targałem to błoto, aż w końcu no kurde, nie chcieli mnie wpuścić drzwiami, wjebałem się tam, przepraszam za moje przekleństwa, kurczę mać, przepraszam, wrąbałem się tam oknem, nie, no i tyle, no nie ma chyba drugiego takiego zawodnika, który bez trenera tak naprawdę, były tam wyjazdy oczywiście później do Arachionu, ale nie ma drugiego takiego, który ma klub, który musi się zająć klubem, który się przygotowywał, który trenował po piwnicach i walczył tak naprawdę o pas z jednym z najlepszych zawodników na świecie, Gamrotem. Czyli odpowiadając na pytanie, nie za wcześnie? Nie.
Czyli cieszysz się, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś teraz. Wiesz co, ja już mam rodzinkę, chciałbym trochę zarobić pieniążków, na już jestem u końcu mojej kariery. Nie każdy to zrozumie. Niektórzy powiedzą, że się sprzedał za pieniądze. To jest moja robota. Wiesz o co chodzi? Ja całe życie to robię. Chciałbym coś zarobić na stare lata, kurde, skupić sobie jakieś tam z 2-3 mieszkania, żeby je wynająć, żeby się zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę. Niektórzy tego nie zrozumieją, jeżeli nie rozumieją, no to przepraszam, że się zawiedli na mnie, ale ja też patrzę, już aspiracje sportowe jako pas Federacji KSW, no raczej jest poza moim zasięgiem, dlatego no jak mówiłem, jestem na końcu swojej kariery i chciałbym po prostu jeszcze coś z tego sportu jak najwięcej wyszarpać. Tutaj Prime mi dało naprawdę bardzo fajne warunki, bardzo fajną wypłatę, za którą będę mógł zapewnić rodzinie dobry byt i tyle. No, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to przepraszam i tyle. Już bardzo Ci dziękuję. Widzimy się jutro na ceremonii ważenia. Widzimy się. Your money, women, power, caught a feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.